opublikował oczywiście bardzo subiektywną listę 100 najbardziej wpływowych kobiet świata, które kiedykolwiek żyły na Ziemi. Możemy jako Polacy być bardzo dumni, bo według tej agencji telewizyjnej najbardziej wpływową kobietą wszechczasów stała się zdobywczyni dwóch nagród Nobla, nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie. Co jednak ciekawe, w tym gronie naukowców, królowych, głów państw, premierów rządów, jak choćby Margaret Thatcher, znalazła się także kobieta, która może żadnymi swoimi dokonaniami na pierwszy rzut oka nie wpisała się aż tak bardzo w historię świata. Bo jak ta prosta dziewczyna z Nazaretu, która żyła 2000 lat temu w najbardziej sprowincjonalnych prowincji państwa rzymskiego, mogłaby mieć wpływ na losy świata? A jednak właśnie według autorów tego rankingu na 12 miejscu uplasowała się Maryja z Nazaretu. Kochani bracia i siostry, rozważając dzisiaj w pierwszą sobotę października kolejny z elementów naszych rozważań o Kościele, chciałbym, abyśmy pochylili się, kończąc te rozważania tegoroczne, nad tą, którą nazywamy właśnie Matką Kościoła. Bo przez te ostatnie miesiące zastanawialiśmy się, co Kościół mówi sam o sobie. Zastanawialiśmy się nad tym, czego, jak my mamy pojmować Kościół. Czym Kościół, którego wszyscy jesteśmy członkami, tak naprawdę jest. I mówiliśmy o jego przymiotach. O tym, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski. A dziś chciałbym, abyśmy rozważyli to, kim jest ta, którą nazywamy Matką Kościoła. Jak we wstępie do tej mszy świętej zostało powiedziane, wspominamy w liturgii Maryję Różańcową dzisiaj. I to święto Matki Bożej Różańcowej, święto bardzo już stare, wiąże się bardzo mocno, wypływa niejako z historii Kościoła. Bo papież wczesny, Pius V, który wyrósł z zakonu dominikańskiego, na wieść o tym, że wojska chrześcijańskie pokonały wrogie wówczas wojska islamskie, zechciał ustanowić właśnie to święto uczci Matki Różańcowej. Był to pewien znak czasu, pewne przypomnienie całemu światu, temu dumnemu światu chrześcijańskiemu, który odniósł tak spektakularne zwycięstwo, że to nie własnymi siłami, to nie mocą armat, jakichś statków, nie mądrością czy sprytem dowódców, ale właśnie Bożą pomocą udało się pokonać tych, którzy Europie chrześcijańskiej wówczas zagrażali. A dziś Kościół dał nam właśnie Matkę jako Maryję, jako swoją Matkę. Bo to święto Matki Kościoła, które przypada w drugi dzień Zielonych Świąt, czyli w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego, ma nam przypominać, jak zechciał Sobór Watykański II, ojciec święty Paweł VI, właśnie o tym, że Maryja jest Matką nie tylko Jezusa, nie tylko Matką poszczególnych osób, ale jest Matką całego Kościoła. Bracia i siostry, i mówi nam Kościół bardzo mocno, że to Boże Macierzyństwo względem właśnie tej wspólnoty dostrzegamy najbardziej w dwóch ewangelicznych scenach. Maryja bowiem jawi się jako osoba, której wolność jest całkowicie poddana woli Bożej. Jej niepokalane poczęcie odsłania się właśnie w jej bezwarunkowym posłuszeństwie Słowu Bożemu. I gdzie odnajdujemy to posłuszeństwo Słowu Bożemu? Przede wszystkim w scenie zwiastowania. W tym, że Maryja mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W ten sposób, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, zgadzając się na Słowo Boże, Maryja stała się Matką Jezusa,
i przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, w czym nie przeszkodził jej żaden grzech, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna, by dzięki łasce Bożej pod zwierzchnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim służyć tajemnicy odkupienia. I dalej katechizm mówi nam, że Maryja z Nazaretu, ikona rodzącego się Kościoła, jest wzorem wskazującym, jak każdy z nas powinien przyjmować dar, jaki Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii. Kochani bracia i siostry, ta scena właśnie zwiastowania, scena z Nazaretu, pokazuje nam, gdzie jest zadanie Kościoła. Słuchaniu Słowa Bożego. Słuchaniu w przyjmowaniu Słowa Bożego i wniesieniu tego Słowa Bożego innym. Tak często nazywamy Maryję pierwszym tabernakulum, pierwszą, która nosiła ciało Chrystusa w sobie samym. Ale właśnie to jest podstawowe zadanie Kościoła. Niesienie Chrystusa. Niesienie Chrystusa przez wieki, ale niesienie Chrystusa także tym, którzy Go nie znali, albo tym, którzy o Nim zapominali. I bez Chrystusa Kościół, jak żeśmy już to mówili wielokrotnie, byłby tylko i wyłącznie jakąś grupą przyjaciół, znajomych, może jakąś sektą, ale na pewno nie tym, czym jest w istocie i w Bożym zamyśle. To jest jakby pierwsze zadanie, którego uczymy się od Maryi. A z drugiej strony to posłuszeństwo Słowu. To trudne zadanie. Zadanie, które Maryję mogło przecież doprowadzić nawet do utraty jej ziemskiego życia. Ale z drugiej strony dała się Słowu Bożemu prowadzić. Jemu zaufała. Je właściwie odczytała. I choćby teraz, kiedy w Rzymie trwa synod, warto modlić się, aby Kościół dobrze odczytał Słowo Boże. Aby dobrze odczytał to, co Bóg do niego mówi tu i teraz. I w jaki sposób wyraża i wskazuje na dalszą drogę Kościoła. Katechizm podkreśla także, że rola Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości ma jeszcze inny wymiar. W szczególny, zaisty sposób współpracowała z dziełem zbawienia przez wiarę, nadzieję i miłość, żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się nam matką w porządku łaski. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie, poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dlatego do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy i pośredniczki. To słowa katechizmu Kościoła katolickiego. Ale one mówią nam, że Maryja jest dla nas, tak jak w scenie zwiastowania, wzorem, ale jest też nam i matką. Każdy z nas, kto widział miłość swojej mamy, kto widział jej troskę o swój dom, może się od własnej mamy na pewno wielu rzeczy uczyć. Pracowitości, miłości przekazanej w taki bardzo, może codzienny sposób, wypełnianiu codziennych obowiązków. Ale wierzę, że rola matki nie polega tylko na tym, aby uczyć być dorosłym, aby uczyć życia. Ale rola matki polega także i na tym, że matka chroni swoje dzieci, że matka o te dzieci się troszczy, że matka o te dzieci dba. I kochani bracia i siostry, możemy to właśnie w ten sposób odczytać słowa katechizmu, który wskazuje nam, że Maryja z pewnością jest dla nas najbardziej świetlanym wzorem tego, co to znaczy naśladować Chrystusa, co to znaczy nieść Chrystusa, co to znaczy podążać za Chrystusem, co to znaczy być kierowaną przez Słowo Boże. Ale bycie matką Kościoła to także ten wymiar troski.
to ten wymiar, który my tak bardzo dobrze znamy, odmawiając z wielką pobożnością, a niekiedy może i nawet łzami w oczach pod Twoją obroną. To właśnie ten wymiar, w którym mamy pewność, że przychodząc na nabożeństwo różańcowe, biorąc do ręki książeczkę z litanią, modląc się swoimi słowami czy jakimikolwiek innymi modlitwami, wpatrujemy się w Maryję, która nie tylko pokazuje Syna, ale niejako nas do tego Syna prowadzi, która za rękę nas chwyta, która wyraża nam tego, co tak bardzo nam jest potrzebne. I właśnie te dwa elementy, wzoru i orędowniczki, matki, troszczącej się o swoje dzieci, oddaje tytuł Matki Kościoła. Tytuł, który wskazuje, że ta wspólnota, która idzie za Jezusem, która ma za zadanie żyć tym, co Jezus jej daje, ma za zadanie nieść Chrystusa innym, ma piękny wzór, wzór idealny, Maryi, ale ma także tą, która go prowadzi, która go ochrania, która o niego dba. I tak jak miało to miejsce w wieku XVI, kiedy udało się uchronić Europę i papież widział, że dzieje się to przez wstawiennictwo Matki Bożej, dzięki jej orędownictwu. Podobnie, kiedy w życie wchodziły założenia czy rezultaty Soboru Watykańskiego II, święty Paweł VI, papież, wiedział, że teraz jeszcze bardziej trzeba uciekać się do Maryi, aby w tych czasach nam już współczesnych, XX, XXI wieku, dostrzegać Maryję jako matkę wspólnoty, której my jesteśmy członkami. Że nie jest ona tylko moją, jedyną matką, ale jest właśnie matką nas wszystkich. I w niej możemy odczytywać to nasze braterstwo w Kościele, nasze synostwo Boże, ale także i to nasze synostwo względem niej. Kochani bracia i siostry, Maryja, będąca Matką Kościoła, to także ta Maryja, która stanęła pod krzyżem. To także i ta, która była wierna Chrystusowi w chwilach najstraszniejszych, w chwilach najbardziej przejmujących, w chwilach, w których ona sama najbardziej cierpiała. I także wtedy jest dla nas wzorem tego, że pozostaje przy krzyżu. Nie tylko ona, bo jest nią Jan, jest Maria Magdalena i inne kobiety. Ale pozostaje wierna swojemu synowi nawet wówczas, kiedy wydaje się, że przegrał. Nawet wówczas, kiedy jest najbardziej ograbiony ze swojej godności. Nawet wówczas, kiedy najbardziej wydaje się nie przypominać ani człowieka, ani tym bardziej Boga. I wówczas, kiedy Kościół jako wspólnota, choćby nawet przez nasze osobiste grzechy, czy grzechy ludzi, których nazywamy ludźmi Kościoła, także wydaje się nie przypominać tego, do czego został powołany. Kiedy my, jako chrześcijanie, przez nasze grzechy wydajemy się być niepodobni do tego, co to znaczy być chrześcijanem. Maryja dalej stoi przy każdym z nas. Stoi przy każdym z nas i wskazuje na przebity bok Chrystusa i na Jego przebaczenie, do którego mamy się uciekać. I wskazuje na Jego miłosierdzie, które właśnie na krzyżu najbardziej nam się uwidoczniło. Prośmy więc Maryję o tę wierność Chrystusowi, o to, abyśmy przyjęli i przyjmowali Jego słowo, my osobiście i cały Kościół, ale także i o to, abyśmy zawsze blisko Chrystusa i wiernie przy Nim stali. I módlmy się właśnie modlitwą, którą włożył święty Jan Paweł II. O Matko Kościoła, sprawa, żeby Kościół cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej misji. Niech się w tym celu stanie dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam przemóc uporu, trudności i słabości. Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania. Spraw, aby nie brakowało robotników w winnicy pańskiej. Uświęcaj rodziny,
Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. Pomóż w przezwyciężaniu wszelkich zagrożeń moralnych, które w różnych narodach godzą w podstawowe środowiska życia i miłości. Daj nam odradzać się wciąż pięknem świadectwa dawanego krzyżowi i zmartwychwstaniu Twojego Syna.